na naszej antenie jest już Łukasz Warzecha, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą ochrony granic. Nowe zapisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną. Jak pan odnosi się do tych nowych zapisów, które, choć przyjęte, są krytykowane przez dużą część strony opozycyjnej? No myślę, że to jest jakieś kompromisowe wyjście, ponieważ sytuacja na naszej granicy wymaga rzeczywiście nadzwyczajnych regulacji, ale nie mogliśmy już przedłużać stanu nadzwyczajnego. Takie są przepisy konstytucji. No i trzeba było je czymś zastąpić. Jak to często bywa w takich sytuacjach, to jest pewnego rodzaju proteza prawna. Ale nie jest to przynajmniej, jak to było w przypadku ograniczeń w lockdownach, nie jest to przynajmniej przepis rangi wyłącznie rozporządzenia, że to jest za poważna sprawa, tylko właśnie przepis ustawowy. Nie wiem, czy wszystkie zapisy, które się w nim znalazły, w tej ustawie, są dobrze przemyślane, i czy one się będą w praktyce sprawdzać. Podejrzewam, że ta ustawa pewnie będzie nowelizowana jak wiele ustaw, ale tak jak powiedziałem, no jest to jakieś wyjście w sytuacji, kiedy stanu wyjątkowego przedłużać już nie można. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na inną sprawę, to znaczy na to, że ta sytuacja na granicy, która jest rzeczywiście bardzo trudna, ona ujawniła po raz kolejny, bo to nie jest żadna nowość, co teraz powiem, dramatyczny brak zaufania pomiędzy siłami politycznymi. Bo ja tak odbieram fakt, że nie udało się przegłosować tej ustawy w zasadzie przez aklamację, przy akceptacji prawie wszystkich. Tylko doszło znów tutaj do nieporozumienia. Mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju, powinien być pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy, no bo mówi nam to tyle, że nawet kiedy sprawy są naprawdę, sprawa jest naprawdę podbramkowa, to opozycja interpretuje to tak, że rządzący chcą wykorzystać tę sytuację dla swojej korzyści. I trzeba przyznać, że takie twierdzenie, takie widzenie spraw, no, ma pewne uzasadnienie, jak się spojrzy na ostatnie 6 lat rządów PiS. A z drugiej strony rządzący też opozycji nie ufają, więc może to nie jest jeszcze sytuacja taka naprawdę najstraszniejsza dla państwa polskiego, no na pewno nawet nie jest, na szczęście, ale powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy gdyby doszło do jeszcze poważniejszej rzeczy, gdyby ten konflikt na przykład przestał być konfliktem symbolicznym czy zimnym, a stał się konfliktem gorącym, czy wtedy ten brak zaufania pomiędzy siłami politycznymi nie przeszkadzałby po prostu w obronie państwa? Ja się tego obawiam. No, tak jak pan też na to zwrócił uwagę, że części elit politycznych u nas w tej chwili ten konflikt w pewnym sensie odpowiada. Rząd być może też w jakiś sposób próbuje to wykorzystywać, opozycja również, chociaż wydaje mi się, że przeciwstawianie się pewnym posunięciom ze strony rządu w tej chwili nie jest dobrze odbierane i raczej odchodzi się od tej narracji bardzo, bardzo skrajnej w ocenie działań rządu. Tak, to zresztą widać w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej, że tam takiego bardzo stanowczego tonu sprzeciwu już nie ma, chociaż ci, którzy wcześniej tego typu działania podejmowali i którzy się poniekąd stali twarzami Platformy Obywatelskiej przy okazji tego konfliktu, czyli posłowie tacy jak Franciszek Sterczewski czy Klaudia Jachira, no oni nadal są i oni nadal mówią to, co mówili. Natomiast widać tu pewną refleksję, która ma źródło moim zdaniem w dobrym rozeznaniu nastrojów, przede wszystkim przez Donalda Tuska, który próbował tam trochę sterować swoją partią w kierunku, powiedzmy, większego realizmu w pojmowaniu tej sytuacji, no ale ostatecznie wynik głosowania nad tą ustawą jest jaki jest.
I tutaj trochę mam wrażenie, że wpadła opozycja we własne sidła, no bo oni zainwestowali w pewnego rodzaju elektorat. I ten elektorat oczekuje bardzo radykalnie antypisowskiej polityki, antypisowskiego kursu, obojętnie o co by chodziło. I oni w tej chwili nie mogą tego elektoratu po prostu całkowicie odrzucić. A więc na przykład to, że z czego się teraz żartuje, że Donald Tusk w zasadzie zniknął, że go nie ma, że znaczy oczywiście nie jest to w 100% prawda, bo on tam się gdzieś pojawia, jakiegoś wywiadu udzielił niedawno, ale no nie jest obecny jako przywódca Platformy Obywatelskiej, taki, który rzeczywiście w tym trudnym momencie stoi na czele i cały czas jest widoczny. To jest moim zdaniem ze strony Donalda Tuska no, wybór, powiedziałbym, najmniejszego zła. No bo co można zrobić? No nie można otwarcie się przeciwstawić Prawu i Sprawiedliwości w sprawie granicy i pójść linią Sterczewskiego, bo Tusk wie, że to by było wbrew nastrojom większości elektoratu, dużej części elektoratu Platformy również. Nie można jednocześnie całkowicie tego symbolicznego Sterczewskiego zostawić, no bo też jest jakaś część elektoratu Platformy, którą sobie Platforma wyhodowała. No więc co zrobić w takiej sytuacji? No najlepiej udawać, że się jest nieobecnym. Najlepiej się gdzieś schować i w ogóle wypowiadać się tylko z rzadka. No i to właśnie Donald Tusk robi. No albo się wypowiada, albo się w ogóle nie wypowiada, albo się wypowiada jakoś bardzo na okrągło. No z tym, że też trzeba pamiętać, że ta sytuacja w którymś momencie się skończy. To znaczy to, że PiS na niej w tej chwili zarabia. Ja w pewnym sensie to usprawiedliwiam, bo mówię, że każdy rząd by na tej sytuacji zarabiał. Każdy, który by się znalazł w podobnych okolicznościach i miałby okazję bronić polskiej granicy, też by na tym politycznie zarabiał. No takie jest prawo polityki. Ale też ten zarobek w którymś momencie się skończy. No to nie jest tak, że ten atut PiS będzie miało przez cały czas, aż do wyborów w 2023 roku. Ale czy każdy rząd by faktycznie podejmował tę próbę obrony? Dzisiaj kolejna fala wypowiedzi, między innymi Szymon Hołownia, który powiedział, stwórzmy infrastrukturę do przyjmowania imigrantów. No, tutaj też głos byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił o tym, żeby tych migrantów przesyłać korytarzami, nakarmić, napoić i wysyłać dalej do Niemiec. No tutaj oczywiście można z dystansem patrzeć na wypowiedzi byłego prezydenta z uwagi na to, że słyną z pewnych fortunnych wypowiedzi, ale jednak one funkcjonują i padają z ust polityków, którzy jakieś ambicje mają. Ja nie wiem, jak by się zachowywał Szymon Hołownia, bo Szymon Hołownia jest człowiekiem niesprawdzonym w realnych działaniach politycznych. On jest aspirantem na razie. Natomiast postawiłbym tezę, że gdyby przy władzy był Donald Tusk, to ja bym postawił tezę, że polityka Polski w identycznej sytuacji by się tak bardzo nie różniła od tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Być może tam byłyby jakoś inaczej rozłożone akcenty, może Polska by jakieś tam wnioski azylowe przetwarzała, nie byłoby, być może nie wszyscy by podlegali tym pushbackom, nie wszyscy, którzy się dostali do Polski. Może by były jakieś niuanse, natomiast ja uważam, że gdyby Donald Tusk był premierem, to w gruncie rzeczy, niezależnie od tego, co on mówi teraz, robiłby to samo. Natomiast co by było, gdyby właśnie rządził, nie wiem, Szymon Hołownia, dajmy na to, no tego nie wiem, bo tak jak powiedziałem, Szymon Hołownia nie został nigdy w realnych warunkach przetestowany. Warto pamiętać, że kiedy doszło do pierwszego kryzysu migracyjnego w latach 2015-2017, to Donald Tusk nie był przesadnie entuzjastycznym zwolennikiem pomysłu wpuszczania wszystkich, jak leci do Europy. Tam oczywiście była pewna korekta jego postawy, no bo Angela Merkel zaczęła mówić to, co mówiła, Willkommen z kultur w Niemczech i tak dalej. Ale jak sobie przypomnieć ówczesne wypowiedzi ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej, to one w gruncie rzeczy no, były takie mocno ostrożne i umiarkowane. No, trochę takie jak w tej chwili Donald Tusk się wypowiada. Stąd moja teza, że tutaj by dużej różnicy nie było. I powiedziałbym jeszcze więcej. Tusk potrafi jednak wyczuwać nastroje i potrafi wykorzystywać takie sytuacje. Dlatego powiedziałem, że wszyscy, a w każdym razie główne siły polityczne
te, które są dzisiaj w opozycji, też by na tej sytuacji zarabiały. Bo jakby była okazja zarobić poprzez pokazanie się jako twardy obrońca polskich granic, to moim zdaniem Donald Tusk by się dokładnie w tej roli właśnie obsadził, gdyby miał takie środki i gdyby rządził. No, jest w opozycji, więc zachowuje się inaczej, a zarabia na tym PiS, takie prawo rządzący. Czy posunięcia ze strony odchodzącej, ustępującej Angeli Merkel, czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona, według pana mówią coś nowego o układzie geopolitycznym w Europie i o europejskich interesach? Z punktu widzenia polskiego nie porównywałbym do końca działań pana prezydenta Macrona i pani kanclerz Merkel, dlatego że pani kanclerz Merkel działa ewidentnie w interesie Niemiec i tylko Niemiec, natomiast Emmanuel Macron, który wychodzi z tej samej motywacji, ta motywacja to jest ważne państwo europejskie, jedno z dwóch najważniejszych, tak widzi się Francja obok Niemiec, podejmuje samodzielne próby rozwiązania istotnego dla Europy kryzysu, nie czekając tam na jakieś struktury europejskie, my tu robimy swoje. Ale Emmanuel Macron ma do załatwienia interesy z Polską i dlatego jego działania są bardziej z polskimi interesami skoordynowane i ten kontakt, porozumienie co do tego, co robi Macron, jest lepsze. Bo Francja ma po prostu do załatwienia, pomijając to, że Macron ma w perspektywie kilku miesięcy wybory, co jest dla niego ważne, no to przy tych wyborach ważne jest załatwienie interesów gospodarczych, a jednym z takich podstawowych interesów, które Francja chce z Polską załatwić, jest sprzedanie nam technologii jądrowej. I te sprawy po prostu się ze sobą wiążą, dlatego zresztą relacje między Francją a Polską, no to jest rzecz jasna funkcja również relacji polsko-amerykańskich, one są zaskakująco dobre jak na tę prezydenturę i jak na historię tych relacji w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast Angela Merkel to jest inna sprawa. Angela Merkel, po pierwsze, można się zastanawiać, czy ona nie próbuje w ostatnich tygodniach sprawowania swojego urzędu jakoś się zapisać jeszcze, być może nawiązując do swoich działań z lat pierwszego kryzysu imigracyjnego, kiedy uzasadniała wpuszczanie imigrantów do Europy tym, że taka jest moralna powinność. Więc być może jest tak, że ona próbuje się zapisać teraz podobnie, prowadząc autonomiczne rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, że ona tutaj w ostatnim momencie sprawowania urzędu jeszcze rozwiąże ten kryzys, ale tam jest również kwestia, gdzieś w tle kwestia czysto energetyczna i polityczna. To znaczy Europa będzie miała, w tym Niemcy, tej zimy, zwłaszcza jeżeli zima się okaże ciężka, będzie miała ogromny problem z cenami gazu, ponieważ w Europie gaz jest jednym z podstawowych paliw do ogrzewania mieszkań. To jest kwestia właśnie próby załatwienia tej sprawy z Kremlem i z Łukaszenką po to, żeby zapobiec ograniczeniom w dostawach tego błękitnego paliwa. No i tu jeszcze w tle mamy rzecz jasna kwestię uruchomienia Nord Stream 2. Więc Niemcy zawsze będą swoje sprawy starały się załatwiać niezależnie od tego, co robi Europa, no bo po prostu są Niemcami. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jakieś pretensje ze strony polskiej opozycji pod adresem rządu, że nie potrafił temu zapobiec, że za mało położył nacisku na to, żeby z Angelą Merkel się jakoś porozumieć w tej sprawie i tak dalej, bo takie komentarze się pojawiają, one są kompletnie bezzasadne. Niemcy tak czy owak robiłyby to samo, Angela Merkel robiłaby to samo, czyli działałaby autonomicznie, tak jak jej dyktuje interes Niemiec, również gdyby premierem był Donald Tusk. Tutaj nie byłoby nic inaczej. Gdybyśmy nawet mieli najbardziej kordialne relacje z Niemcami, to i tak nic inaczej by tutaj nie wyglądało, moim zdaniem.
Teraz dochodzą głosy do nas, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się trochę zmienia. Część migrantów jest odsyłana, są jakieś deklaracje. O czym to świadczy? Łukaszenka i Putin coś osiągnęli? Teraz na chwilę się wycofają, żeby potem wrócić? Czy no właśnie, jakie mogą być przewidywania dotyczące tej sytuacji? Co się tak naprawdę wydarzyło, tego nie wiemy. Możemy tylko podejrzewać. To znaczy, albo jest to jakiś skutek tych autonomicznych negocjacji Berlina przede wszystkim z Łukaszenką. Być może kwestia przekazania tych pieniędzy, które teoretycznie mają być przeznaczone na pomoc dla migrantów. Ja oczywiście w to nie wierzę, żeby one trafiły do migrantów. To tak naprawdę jest zasilenie reżimu Łukaszenki. Być może to jest jakaś odpowiedź, być może to jest jakiś wstępny targ, pokazanie przez Łukaszenkę, że jeżeli będzie tych pieniędzy więcej, to mogę zupełnie sytuację rozwiązać. Jest też druga możliwość, to znaczy, że kończy się Łukaszence przynajmniej częściowo i na razie kończy się źródło migrantów, no bo wiemy o tym jednym samolocie, który wrócił do Kirbilu, tam do Iraku, zabierając przede wszystkim irackich Kurdów, którzy stanowią ogromną część tej grupy. I to jest dla Łukaszenki porażka informacyjna, no bo on rekrutował tych ludzi, przedstawiając im jakąś tam wizję szybkiego i łatwego dostania się do Niemiec. Ja powtarzałem wielokrotnie, że to nie są nieświadomi ludzie. Oni się wiedzieli, na co się decydują, wiedzieli, że to jest operacja nielegalna. No ale teraz, jak wrócą ci, którym się nie udało, i oni zaczną opowiadać, jak to tam wyglądało, i to również w miejscowych mediach te opowieści zaczną się przewijać, to migrantów do kolejnych fal tych ataków na Polskę będzie trudniej zgromadzić, choć nie będzie to niemożliwe. Więc może to jest odbicie tego. Ja bym się jednak najbardziej obawiał tego scenariusza, w którym mamy do czynienia z wygraną, de facto wygraną Łukaszenki, czyli z sytuacją, kiedy to jest jakiś efekt jakichś uzgodnień, o których wszystkich być może my jeszcze nie wiemy, a które zostały właśnie poczynione w czasie tych bilateralnych rozmów. No i to by oznaczało, że Łukaszenka osiąga swój cel. Zresztą już samo to, że z nim w ogóle rozmawiała Angela Merkel, jest częściowo osiągnięciem jego celu, którym była próba zalegitymizowania własnej prezydentury. Oczywiście Angela Merkel tego nie powiedziała, tam w żadnym momencie nie pada stwierdzenie, że Berlin uznaje Aleksandra Łukaszenkę za prawowitego prezydenta Białorusi. No ale jak się z kimś rozmawia i próbuje się z nim załatwić jakąś sprawę, to pośrednio jest to jednak przyznanie tego. I również w oczach białoruskiego społeczeństwa to musi wyglądać trochę w ten sposób. No, Niemcy rozmawiają z Łukaszenką, to znaczy no, uważają, że on jest decyzyjny, że on jest prezydentem. Więc poniekąd Łukaszenka już częściowo swój cel osiągnął. Musimy tu już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Warzecha, publicysta, dziennikarz, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.